Andrzej Stękała zaczął swoją przygodę z zawodami Pucharu Świata w 2016 roku, a później przerwa i ten 2020 sezon i ten sezon, 15 skoczek klasyfikacji przed szansą, by napisać wspaniały rozdział swojej kariery. Andrzej Stękała skacze bardzo dobrze i będziemy teraz patrzeć na te wszystkie warunki, na te punkty, które będą mu przyznawali sędziowie. Potrzebował 135 metrów, by zaatakować pozycję Ryoyu Kobayashiego. Skacze 133,5. Nie będzie miał punktów dodanych i odjętych za wiatr, a więc tylko dodatkowo 4,7 punktu za obniżoną belkę startową. Do tego 4 noty 18-punktowe. Jedna nota 18,5 punktu dla Andrzeja Stękały. Piąty w Zakopane, w TTZ Neustadt. Mówiliśmy o tych piątych miejscach, o tych piątkach dla Andrzeja. I teraz patrzy cała reprezentacja, patrzą wszyscy. 268, rośnie, rośnie, rośnie. Troszeczkę zabrakło. 0,3 punktu. Andrzej Stękała za